Zmiany w wysokości opłat za śmieci segregowane. Opłaty ulegają zmianie na skutek uchwały Rady Miejskiej Grudziądza. Koncertowo i teatralnie zapowiada się nowy rok. Bardzo lekkie, ale nie głupie, tak bym to powiedziała. Będą to propozycje dla wyrobionej grudziąckiej publiczności. Zgodnie z ustawą śmieciową, która weszła w życie w lipcu 2013 roku, właściciele lokali nie mogą zawierać indywidualnych umów z firmami na odbiór śmieci. Obowiązek ten wzięła na siebie gmina, która wyłoniła odbiorcy śmieci w drodze przetargu. Zgodnie z ustawą należało złożyć również deklarację o segregowaniu bądź niesegregowaniu odpadów. Do tej pory obowiązywały ustalone stawki w wysokości 36,50 zł za niesegregowane odpady. Nowy rok przyniósł zmiany dotyczące wysokości opłat. Uchwała śmieciowa została wprowadzona w Grudziądzu z dniem 10 lipca. Wtedy to za odpady segregowane nasi mieszkańcy musieliby opłacali 36 zł za odpady segregowane od gospodarstwa domowego. Z dniem 1 stycznia te opłaty ulegają zmianie na skutek uchwały Rady Miejskiej Grudziądza. I Grudziądzanie będą płacić mniej, czyli 28 zł miesięcznie za odpady segregowane od gospodarstwa domowego. W związku z tym, że zmienia się wysokość opłaty, również zmiana ta musi zostać ujęta w deklaracjach, a to oznacza, że muszą one zostać wypełnione na nowo i ponownie złożone w Urzędzie Miasta. Nie oznacza to jednak, że zmiany w deklaracji muszą zgłosić osobiście wszyscy mieszkańcy Grudziądza. Zmiany deklaracji zgłasza zarządca bądź właściciel nieruchomości, czyli na przykład wszyscy mieszkańcy Grudziądza, którzy mieszkają w lokalach komunalnych bądź w lokalach wspólnoty mieszkaniowej, nie składają takich deklaracji, dlatego że robi to za nich nasza spółka. Mieszkańcy domków jednorodzinnych zobowiązani są osobiście zgłosić się do Urzędu Miejskiego i wypełnić takie formularze. Poprawiony druk deklaracyjny złożyć należy do 15 stycznia bieżącego roku. Nowa stawka za odpady segregowane w życie wejdzie od przyszłego roku. A o tym, czy śmieci segregujemy, czy deklarację taką składamy jedynie na papierze, a także jakie kary grożą za nieselekcjonowanie odpadów, już wkrótce więcej informacji w programie Vademecum Locatora. Rok 2014 przywitaliśmy hucznie i koncertowo i tak pozostanie nieco dłużej, ponieważ rok ten obfitować będzie w wiele wydarzeń kulturalnych. Pierwszym mocnym artystycznym akcentem w nowym roku był koncert noworoczny. Oczekiwania po tym koncercie były bardzo duże i artyści nie zawiedli, bo ani Zbigniew Wodecki, ani Wójcicki, ani Alicja Majewska to były gwiazdy, które faktycznie sprawdziły się i oczekiwania w nich pokładane zostały spełnione. Koncert bardzo się podobał. Muzycznie również ciekawie zapowiadają się marzec i planowany w tym czasie koncert karnawałowy. Będzie to koncert tym razem, w którym zabrzmią trzy przepiękne damskie głosy. Między innymi Barbary Treat, będą to trzy soprany i zabrzmi to, co w Grudziądzu jest bardzo lubiane i bardzo popularne, czyli największe przeboje operowe, operetkowe, musicalowe. Gorąco polecam te propozycje. Odbędą się również koncerty niedzielne, które są taką też stałą propozycją. Kontynuować będziemy także koncerty w klubie Akcent i już w najbliższą niedzielę zagra w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy między innymi Cela numer 3, która w Akcencie nie grała już bardzo dawno, więc myślę, że będzie bardzo miło znowu ich posłuchać. Jakoś dziwnie się złożyło, że stoję tutaj na scenie. Głowy mi się zakręciło, czuję kaczak podniecenie. Biegam jak szalony, bramka znów oberwa wola. Choć nie byłem zaproszony, będziemy mieli także występy innych artystów, będzie między innymi grupa Turbo, która nie gościła w Akcencie, będzie Apteka, ich też jeszcze w Akcencie nie gościliśmy, przynajmniej w ostatnich latach. Będzie też Majestic, będzie grupa Dabska. To są zespoły, które koncertują i co jakiś czas w Grudziądzu pojawiają się w klubie Akcent, ale one grają w miastach, mają nowe płyty, nowe propozycje, więc my również ich zapraszamy i chcemy, żeby tu w Grudziądzu się pojawili. W tym roku nie zabraknie także plenerowych koncertów na dużym
dużej scenie. Koncerty w ramach Dni Grudziądza, Pożegnanie Lata czy Gala Światła i Energii co roku cieszą się dużą popularnością wśród grudziądzan. I jak zapowiadają organizatorzy, równie ciekawie będzie w tym roku, choć szczegółów na razie nie chcą zdradzić. Tu zapowiadają się bardzo ciekawe zespoły i bardzo ciekawe nazwiska, o których dziś jeszcze nie można mówić, ponieważ nie są podpisane umowy, ale mogę powiedzieć, że naprawdę jeśli to wszystko dojdzie do skutku i umowy zostaną sfinalizowane, będą to bardzo ciekawe koncerty, o których długo jeszcze będziemy mówić. Również na deskach teatru wystąpią aktorzy znani z małego i dużego ekranu. Śleszyńska, Daryszowska, będzie Gąsowski, będzie Bobrowski, więc to są nazwiska, które mówią same za siebie. Będą to spektakle bardzo lekkie, ale nie głupie, tak bym to powiedziała. Będą to propozycje dla wyrobionej grudziądzkiej publiczności. Teatralnie ciekawie bardzo zapowiada się również Grudziądzka Wiosna Teatralna. Tu też o szczegółach będziemy mówić już niebawem. Myślę, że jeszcze w styczniu tak szeroko będziemy już reklamować naszą Grudziądzką Wiosnę Teatralną. Bardzo dobre spektakle z całego kraju, z gwiazdorskimi obsadami. Tu umowy też już kończymy podpisywać. Szczegóły dotyczące wydarzeń kulturalnych w naszym mieście znaleźć można na stronie www.teatr.grudziac.pl.